odcinek Gothic. Jeszcze głosowanie na to, kim zostanę, nie dobiegło końca, ale bardzo prawdopodobne jest to, Śniącego. Bo tak mi napisał jeden z moich widzów. Ja też właśnie miałem taki zamiar, bo... Ała, mam za głośno. Chyba sobie wyciszę. Znaczy to skończył. Bo tam można, tak jak też to słusznie zauważył mój widz, bardzo dobrze się można nauczyć walczyć mieczem. Można jednocześnie korzystać z potężnych dość speli. Bo tam klaunia, takie bajery, które się przydają na odległość i jesteśmy takim magowojownikiem wiedzy. Te jagody będę zbierał, bo jak widzieliście, ja się przez chwilę uleczyłem jagodą, bo jak na pierwsze tam 3 poziomy, to jagody bardzo dużo odnawiają nam życia. Goblin. Ciekawe, czy to będzie raczej tak, ale... Zawsze to goblin, a nie jakiś ścierwojak. No chodź tu, no chodź. Weź i pokaż, jak ładnie wymachujesz dwuręcznie mieczem. Ale mi... O kurde, nie mam chyba z tym szans. O, ale tu to widzi. No, wali. Nie, to nie ja, nie wali. I bezi. No, właśnie tak myślałem. Chyba sobie goblina zostawię na razie. Nie mam sensu, nie mam ochoty się z nim męczyć. On nie ma właściwie na dwa hity tej swojej pałki. Ale za to ścierwojadka, spokojnie. A dziwnie zbagowany świat jest za nim. W ogóle Gothic 1 ma trochę bugów, bugów, czy jak to woli. Ja chyba wolę bugów, ale szczegółów. Tą polankę chyba już oczyściłem. O, tak dużo ekspana wiem. Ma tak poziom 0. I znowu zacząłem nagrywać, nie wiem kiedy, o której godzinie, ale szczegóły mogą być dłuższe, czy nie, by się tam nie obraziliście. Teraz, gdzie tu się schodziło? Chyba lepiej. Hop. Ale będzie się schodziło. Nie, będzie nie! Szyba. A już myślałem, że przeżył. No nie no. Dlatego nie lubię Gothica jedynki. Teraz będę miał problem z zejściem stąd. Ale dla tego expa się płacało wcześniej. Bardzo ładnie. Tak, więc wracamy dalej. I nie wiem, chociaż myślę, że nie chce mi się zbyt szybko kończyć tej serii, przynajmniej na razie, bo ta gra nie należy do najdłuższych. Co mi nie wiedzieć, jeden rzeczy tutaj. Ło, ten odpadł. A z powodu, że nie należy do najdłuższych, można by ją trochę... No, ładnie, teraz będzie ładnie. Sobie kamerę poprawię. Z powodu, że sama gra, jakby się chciało ją przejść cały czas szybko do przodu, to nie jest zbyt długa. Znaczy, no tak myślę, na 40 odcinków po 20 minut może by się udało. No może trochę więcej. Ale myślę, że z powodu, że nie chcę się tak szybko rozstawać z tą serią, to trochę ją wydłużymy. Szczególnie początek chcę trochę wydłużyć, czyli... normalnie mógłbym od razu upuścić, zrobić questy dla Warstwa Śniącego i tam dołączyć, ale żeby zdobyć więcej expa i różnych przedmiotów, to będę robił misje dla większości obozów. Ale w rezultacie i tak dołączę do obozu prasa, po prostu żeby nabić więcej expa, to potrwa o wiele dłużej. Ale za to będziemy mieli exp, no tyle, kasę, oczywiście bryłki rudy. Znaczy nasze bogactwo to dwie bryłki rudy. Tak. Też jestem z nas dumny. Znaczy z Beziego. Ale że mam do was takie pytanie, jakby wam się chciało, to możecie mi też w komentarzach napisać, jak myślicie, czy powstanie Gothic 5 i co mogłoby w nim być. O, też się właśnie nad tym zastanawiam i też mam różne fajne pomysły. Ale to wszystko zależy od Piranha Bytes i od tego, czym się będzie chciało.
podobno powiedzieli, jak skończą Risena 3 chyba, to mają zrobić Gothica 5 albo 4. Bo niektórzy uznają, że 4 to nie 4. Znaczy, że Gothic 4 Arcania to nie jest Gothic. I ja bym się właściwie wcale nie obraził, chociaż mam Arcanię i też mogę nagrać. Hej, ty! Pogadamy. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. No dobrze. Dzięki. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nietrudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Fajnie. Dlaczego Jesteś tu nowy, co? Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. No, dzięki za radę. Skąd mogę wziąć? Najbliżej będzie pewnie stary obóz, ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Dobra. Gdzie mogę? Popytaj ludzi w starym obozie. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Dlaczego? Jeśli uda mi się zdobyć... Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dobra. Rozmawiamy z Draxem. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. No, piwo mam. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. No, musiał się napić. Ścierwojady... Tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Dzięki za radę. Ej, nie koniec, musicie zapytać, co jeszcze masz. Czego jeszcze? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Co my tu? O, ale dużo bryłek. Dobra, bryłek nie mam. Ale to się bardzo przyda. Kły, pazury i tak dalej. Skóry też, to jest bardzo dużo warte w tej grze. Tak, napisamy. Spróbujemy sobie zabić te ścierwojady, tylko tak, żeby oni nam nie zabili. Schowaj broń! No, co się, bo oni mi pomogą. No, jeden zabity. Mój. No, ej! Mój był. Chcieli sobie postrzelać ze swoich głupich. Dobra, ale przynajmniej jeden zabiłem. Jednego zabiłem. No. Młody ścierwoja. Tutaj jeszcze były ścierwojady na tej wysepce. To nie mój... To czy mi się uda. To się już więcej nie powtórzy. Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować. No, chyba się uda, tylko się uleczy. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Jak głupi. No, uda mi sejwik. Ruszamy. Tylko zachowaj to dla siebie. O, ktoś do mnie weźmi, nie mam się, ktoś do mnie dzwoni, wybaczcie. Jestem już z powrotem. Więc ruszamy na naszego ścierwojada, tam.
iż czas... Nie zawsze będę miał czas na komputerze na nagrywanie, ale akurat na wrzucanie może będę miał części, dlatego co ja przez weekend ponagrywam więcej. No ale z jednym to sobie ma poradzić, no. Ups, to szczur. Przemy. No chodź tu. O, jeszcze chyba słabszy. 50 doświadczenia, ładnie. O, ma dwa mięsa. No, a, bo to jest sierwojad, a nie młody. Tego mi tak... mnie bardzo zranił. Piwko, nie, ryżówka to jest. Nic ani nie daje. O, ziele. Piwo też nic nie daje. Ale chamstwo. Jak można pić piwo i nic z tego nie... Oto czas zabić sobie te krytoszczury w tej jaskini. Chyba tam nic nie ma w tej jaskini, ale krytoszczury to jest. O, wow. To nie było mądre. Co to był za kombos? Hem. Tak dawno nie grałem w Gothica 1, że jeszcze się tej metody walki nie nauczyłem, bo walka w Gothicu 1 jest dość trudna. No ale cóż, na razie mamy bardzo kiepską broń. Chcę jednego tylko... Tylko jednego. O, ładnie. Chodź, no, chodź, no. Ładnie. I tak będziesz stał? Bij go, Bezi. To Bezi, on tu jest. To Bezi, zaznacz go. No i po mnie chyba. No Bezi, jest. Kolejny poziom, jasno, uciekam. Czy Bezi dalej biegnie? Ło, a Bezi się nie zatrzymał, tylko biegł dalej. Ups, chyba mi się nie uda. Chociaż... Jak... O, ogłuszył mnie tylko. No ja poczekam. Co mi tam, nic mi nie wziął. A przynajmniej go zraniłem. Ale mógłbyś stać już Bezi. Mówimy sobie taki zoom. Ło, co to się dzieje? No wstawaj, Bezi! Ten grotosz tu tam biega, jak jakiś oszalały. O, stary miecz. Ubierz ten miecz, Bezi, bo normalnie... O, zdołowałeś mnie trochę. 14, a to 10. Sobie serafic, a co mi to? Bezi musi też trochę warzyw jeść. Dobra, gdzie ten oszalały krytosz? Oszalały. Zniknął. Fajnie, dwa piekielniki. No dobra. Mamy 10 punktów nauki. Normalnie możemy się czegoś nauczyć. Tamten krytosz tu gdzieś uciekł. Następny 1500, no. Dobra, to czas się tutaj... skierować. To jest brama starego obozu. Jak widać, są strażnicy. O, roślinka. Musicie przyzwyczaić, bo ja będę często po roślinki biegał. Co my tu mamy? Albo właściwie pójdziemy tam już w następnym odcinku, bo już mam czas dość wystarczający. Chcę to szybko skomentować. Więc żegna was Mithrandir. Bezi was żegna i w ten piękny widok na stary obóz. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, na razie.